Dzisiaj wyjątkowe gościnie, bo tegoroczne absolwentki naszej szkoły, tegoroczne maturzystki Karolina Paramończyk i Magda Urbaniak. Dziewczyny są już po maturze, po ważnym dla siebie doświadczeniu, po dużym stresie myślę też, więc nie do końca. Po, więc tym bardziej cieszę się, że jesteście i że znalazłyście czas, żeby tutaj dzisiaj być, bo pewnie to jest też taki czas angażowania się już w swoje sprawy pozaszkolne, też, mam nadzieję, w odpoczynek, więc fajnie, że jesteście. Dzisiaj takie spotkanie pod tytułem: Nie samą szkołą żyje człowiek. Będziemy rozmawiać o tym, co można dla siebie realizować poza życiem szkolnym i jak, jak to robić i myślę, że mam taką nadzieję, że doświadczenia Karoliny i Magdy będą taką inspiracją tutaj dla nas wszystkich, więc cieszę się, że jesteście. Pasja jest czymś, co nadaje sens każdemu z dni naszego życia. Odnalezienie jej pozwala odnaleźć siebie i czerpać radość z tego, co się robi. I dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Chciałam, Karolina, zapytać ciebie na początek, czy pamiętasz swoje przejście tutaj do liceum do piątki? Jakie były Twoje wyobrażenia na temat tego, co tutaj spotkasz? Szczerze mówiąc, nie, nie pamiętam. Ja ogólnie wybierałam tą szkołę z myślą o tym, że po pierwsze, no, e, częściowo wiedziałam, jaka jest piątka, przez, e, przez to, że moja mama tutaj pracuje, e, i wcześniej już bywałam, a to na e, na, jak jeszcze szkoła była na Kingi, e, a to jak mama tutaj uczyła, to chyba też przychodziłam e, w. Jeszcze jak chodziłam do podstawówki, ale w każdym razie wiedziałam, że jest to dobra szkoła z dobrymi nauczycielami i byłam zainteresowana tym, jak, będzie, jak będą wyglądać zajęcia z edukacji filmowej. Bardzo mi się podobały te zajęcia dodatkowe i między innymi to mnie przyciągnęło. No oraz to, że mogliśmy wybierać własne rozszerzenia i nie były one narzucone. Do piątki? Jakie były Twoje wyobrażenia na temat tego miejsca? No, taką zmianę myślę, że trudno zapomnieć, bo e, przejście z jednej szkoły do drugiej, czy to wtedy ze szkoły podstawowej do szkoły średniej i teraz z kolei na studia. E, na pewno byłam zestresowana, pamiętam to dobrze. E, no, do tego stopnia e, zestresowana, że dosyć zabawna sytuacja miała miejsce, gdyż. Mój, mój umysł tak się wyłączył, że jak się przedstawiałyśmy, to powtórzyłam imię koleżanki, która wcześniej się przedstawiała. Więc e, co stres robi z człowiekiem, to <ścoughs> wszyscy wiemy, ale piątkę wybrałam intuicyjnie, jeśli mogę tak to nazwać. Bo nie wiedziałam o tej szkole za dużo, tylko tyle, co, e, co opowiadali mi moi znajomi z rocznika wyżej, którzy, którzy są zeszłorocznymi absolwentami. E, a. No, tak naprawdę wybrałam e, szkołę w Zielonej Górze ze względu na to, że też chciałam się trochę wyrwać, bo mieszkam w Nowej Soli. Tam też mamy e, liceum ogólnokształcące, ale pomyślałam, że taka zmiana mi dobrze zrobi i co się, okazało, e, co się okazało prawdziwe. Ale tak, myślę, że to było raczej takie zrządzenie losu trochę, bo e, pamiętam, jak e, wydrukowałam dokumenty w przeddzień, kiedy miałam je zawieść. I kolejność szkół była taka, że piątka nie była na pierwszym, pierwszym wyborem i nie mogłam zasnąć. Nie mogłam. Brzuch mnie bolał, przewracałam się na jedną drugą stronę, wstałam, zmieniłam, wydrukowałam, zasnęłam. Także ja myślę, że eee, to organizm odpowiedział swoje. Tak, wiem, jak to, jest, to, jest, to jest dobrze słuchać siebie i jak to też mm. dobrze doświadczać, jak e, intuicja też m, może być ważnym e, taką drogowskazem w naszym życiu. Nie? Karolina, czy kiedy przyszłaś do liceum, przyszły z tobą też jakieś pasje ze szkoły podstawowej? Ze szkoły podstawowej zostało ze mną tylko rysowanie tak naprawdę. No, kiedy byłam w podstawówce nie miałam chyba aż tylu pasji. Wcześniej uczęszczałam na zajęcia aikido, ale ze względu trochę na kwarantannę. Przestałam na nie uczęszczać a, i dopiero w liceum dołączyłam do, do teatru i dopiero wtedy zmieniły mo, się moje plany na życie. A, i po części uważam, że jest to też jakieś zrządzenie losu, że akurat um, pasje wraz z wiekiem powoli się zaczęły zmieniać. Że każdy okres rozwoju ma też jakieś swoje tematy, i tak słyszę, że u ciebie to ten kolejny okres rozwoju, dojrzewania, też przyniosło coś nowego dla ciebie. Magda, jak to było u ciebie? Czy takie zaangażowanie w życie pozaszkolne, równoległe z byciem uczennicą, było już Twoim wcześniejszym doświadczeniem? Czy to było coś nowego? E, już miałam okazję angażować się w życie pozaszkolne, ale w kierunku całkiem innym niż robię to teraz, gdyż uczęszczałam do szkoły muzycznej pierwszego stopnia i ten pierwszy stopień też ukończyłam e, w klasie fortepianu. E, było to coś, co zajmowało mi większość czasu popołudniami, no nie oszukujmy się, jednak te godziny spędzone, e, spędzone w szkołach były długie i męczące, żeby nie powiedzieć, że traumatyczne, bo to nieprawda. Ale tak mówią. Tak mówią. E, e, zostało, fortek między mną został do dzisiaj. Wiadomo, że e, cieszę się, że mam tę umiejętność, że daje mi to spokój, mogę po prostu usiąść, e, e, pograć, nauczyć się czegoś nowego, ale nie była to we mnie pasja nigdy na tyle silna, żeby to kontynuować, żeby pójść do drugiego stopnia i też nigdy nie chciałam się zajmować muzyką zawodowo. Ale też... E, Myślę, że cały czas od szkoły podstawowej towarzyszyła mi nauka i towarzyszy mi do dzisiaj. To jest w sumie teraz główny bakcyl. Będziemy zaraz o tym więcej rozmawiać. A teraz chciałam jeszcze Karolina Ciebie zapytać, jak to się stało, że spotkałaś na swojej drodze teatr, i czy to była taka miłość od pierwszego wejrzenia? Na pewno, A, bo jak to miłość e, uderzyła mnie nagle e, i uderzyła mnie mocno. E, no, teatr spotkałam na swojej drodze dosłownie przez przypadek, bo wracałam akurat z, o, z przerwy obiadowej, z, ze stołówki z moimi koleżankami. I akurat wtedy wparwała do szkoły pani Ala z domu harcerza i zatrzymała mnie i moje koleżanki a, czy, i zapytała, czy któraś z nas interesuje się teatrem. Obie moje koleżanki powiedziały, że nie, ja z kolei powiedziałam, że tak, bo absolutnie szczerze wtedy interesował mnie musical. I o ile wiedziałam, że na pewno to nie jest nic... w musicalowego, tak czułam, że i tak czy się chciałabym to zobaczyć. No to pani się zapytała, czy mam akurat z tego dnia czas? Ja powiedziałam, że tak, to był czwartek. I nadal uważam, że było to wielkim zrządzeniem losu pod tym względem, że to był czwartek. Ja akurat wtedy miałam jeszcze dodatkowe zajęcia z angielskiego i akurat. Tak idealnie się pani wstrzeliła godzinowo, że mogłam przejść z domu mojej anglistki, do akurat domu harcerza, i nie spóźniłam się. No i tak zostałam. I wystarczyły tylko trzy zajęcia, żebym rzeczywiście pokochała teatr i żeby teatr zmienił moje życie. Tak jak opowiadasz, to sobie myślę, że. Nie. Jak jesteśmy na coś gotowi, to też świat jakoś sprzyja często nam w realizacji tego, co jakoś okazuje się dla nas ważne, nie? Że w takim rozpoznaniu, czy to jest ważne. Uczestniczenie w takich zajęciach teatralnych, wyjazdy z teatrem, robienie też filmu, bo też tym się zajmujesz, to takie bardzo angażujące zajęcia. I jak znajdowałaś czas i znajdujesz, żeby godzić swoją pasję życie prywatne i obowiązki szkolne? Jak to się odbywało? Po części. Coś kosztem czegoś, a nie będę oszukiwać. Czasami zdarzało się tak, że jeżeli miałam dużo projektów, no to cierpiała na tym nauka albo moje życie towarzyskie, w zależności od tego, co akurat w danej chwili stawiałam jako priorytet. Ale niczego nie żałuję, bo właśnie jak to spotkanie wskazuje, nie samą szkołą żyje człowiek. I mi nigdy tak naprawdę aż tak bardzo nie zależało na nie wiadomo jak dobrych oceanach. Zależało mi tylko na tym, żeby czuć się dobrze sama ze sobą. A żebym czuła się dobrze sama ze sobą, potrzebowałam się realizować w kierunku teatralnym, w kierunku właśnie bardziej artystycznym. No i na to poświęciłam swój czas. Też, żeby być z kolei fair. Nigdy nie miałam większej trudności z przyswajaniem wiedzy, po prostu siedząc na lekcjach, więc ja miałam tą łatwość, że naprawdę nie musiałam poświęcać więcej czasu na naukę. Mogłam, bo mogłabym mieć wtedy lepsze oceny, ale tego nie robiłam, bo wolałam właśnie spędzić parę godzin więcej z ludźmi z teatru spędzić parę więcej godzin na pisaniu tego scenariusza. Albo zmusić się do pójścia gdzieś i nagrania czegoś, po prostu. Co ważnego dostawałaś, co czerpałaś ze swojej pasji aktorstwem, co czerpiesz też? Tak myślę, jaki to dla ciebie miało sens? Jak, jak, ty, jak to dzisiaj ty nazywasz? Jakby można było ten sens nazwać? A jak to ogólnie? Ja bym powiedziała tak. Teatr po części pokazuje, czym jest życie. A jako, że człowiek jest ograniczony swoim życiem, bo może je przeżyć tylko raz, teatr daje możliwość przeżycia go wiele razy, bo żyjecie jako ktoś inny, jako ktoś inny po prostu. Odgrywacie czyjeś inne życie. Bo nie każdy z was będzie na przykład, nie wiem, szalonym naukowcem, matką, wróżką, cokolwiek, naprawdę. Od rzeczy abstrakcyjnych po rzeczy bardziej realistyczne to wszystko zawiera teatr i to wszystko można przeżyć na własnej skórze, a tak właściwie to własnym umysłem, przygotowując się do roli. Więc teatr daje mi możliwość do wyrażania siebie i odkrywania nowych, um, nowych przestrzeni. A to w swojej głowie, a to w moim życiu. I odkrywania nowych pasji też. Bo do przygotowania się do roli czasami wymaga to ode mnie przeczytania o paru nowych rzeczach, poszukania czegoś, zainspirowania się czymś. Więc ciągle muszę szukać i ciągle muszę patrzeć w głąb siebie. Myślę sobie, że to tak brzmi dla mnie jak taka niekończąca się podróż. Ale że to jest też taka podróż, w której bardzo można doświadczać... Yy, Takiego ciekawości i podążania za tą ciekawością, a jednocześnie jest to niesamowity pewnie rozwój, takiego powiadasz. Tak to rozumiem. Dziękuję. Magda, teraz Ciebie chciałam zapytać. Uczestniczyłaś w realizacji programu Zdolni jako stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Dobrze? Nie przykręciłam nic. Opowiedz nam o tym, co właściwie to jest za projekt, Toż jak ty się znalazłaś w tym projekcie. Może jednak pozwolę sobie poprawić, że nie uczestniczyłam, a uczestniczę. Mhm. <gry> Jeszcze rok akademicki się nie skończył. E, z funduszem spotkałam się, e, w, że tak powiem, pod koniec mojej drugiej klasy. Na jesieni, kiedy rozmawiałam z jednym z uczniów naszej szkoły, z moim znajomym, który jest również absolwentem tego programu, opowiadał mi o swoim stażu, o tym, co robił w laboratorium, i pokazał, dawał mi do przeczytania swoją pracę naukową, którą udało mu się stworzyć przez ten czas. Opowiadał mi o ludziach, których poznał, o wyjazdach, na których był. I tak słuchając tego pomyślałam, że ja też bym chciała tego doświadczyć. I w, w następnej rekrutacji złożyłam e, złożyłam odpowiednie dokumenty e, i zostałam przyjęta. Zostałam przyjęta, z czego się niezmiernie cieszę, bo e, to był zdecydowanie wielki punkt zwrotny. E, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci to jest organizacja, która e, zrzesza. E, Uczniów z całej Polski, że tak się wyrażę, i też studentów, wolontariuszy, którzy zgadzają się na prowadzenie zajęć, na, na towarzyszenie młodzieży nie wiem, w pracach naukowych czy w odkrywaniu, w odkrywaniu swoich pasji. I też fundusz, ja akurat jestem w dziedzinie naukowej, ale też jest tam miejsce dla osób uzdolnionych, uzdolnionych plastycznie oraz muzycznie, gdyż są jakby takie trzy osobne sektory, do których się można rekrutować można dołączyć do funduszu będąc uczniem klasy szkoły podstawowej albo szkoły średniej do klasy maturalnej. Także wszyscy jeszcze macie czas i gorąco zachęcam, bo do końca czerwca jest rekrutacja. Zdążyliśmy ze spotkaniem. Tak zdążyliśmy ze spotkaniem. Jeżeli ktoś chciałby, chciałby dowiedzieć się szczegółów, to są na stronie albo można do mnie podejść, to ja wszystko opowiem, ale to teraz... Są rzeczy cenniejsze niż pieniądze, które można z takich rzeczy wyciągnąć. Ja to mówię, ja to mogę uczciwie powiedzieć, gdyż pro, ten program stypendialny e, nie daje takich oczywistych zysków pieniężnych i tak dalej. Nie, dosta, nie, dost, nie, zosta, nie zostaje nam wypłacone żadne stypendium i tak dalej. Będąc stypendystą funduszu, można e, rekrutować się na różne wyjazdy, e, nawiązywać współpracę naukowe. <śmiech> <śmiech> e, tak. e, pisać różne na prace naukowe, spotykać się z ludźmi. E, to jest taka, nie oszukujmy się, społeczność, że po całym kraju e, jesteśmy rozsiani i e, też co prawda istnieje też inicjatywa stypendiów celowych, gdzie można, e, nie wiem, poprosić e, Biuro funduszu o pomoc, nie wiem, w zakupie jakiegoś sprzętu naukowego czy czegoś, co mogłoby pomóc w jakimś realizowaniu jakiegoś konkretnego celu. Mamy taką, tak może jeszcze z kwestii technicznych, żeby to przybliżyć, mamy taką bazę funduszową, internetową, gdzie, żeby się rekrutować, trzeba się zarejestrować. I tam są propozycje zajęć tam tam wokół tej bazy kręci się cała rekrutacja tam są jest tam są również tam są tam również wymienieni tutorzy którzy są że tak powiem stoją na czatach i są chętni żeby żeby się z nimi kontaktować w ramach jakiejś pomocy naukowej tak tutor w funduszu to jest osoba w sumie to w różnym wieku spotkałam tutorów świeżo na pierwszym roku studiów, ale również 50 czy lepiej letnich, naprawdę przy przeróżne osoby. To są osoby, które, które ja myślę, że widzą cel w pomocy w tej pomocy jaką nam udzielają i też oferują swoją wiedzę, swoje doświadczenie, też organizują różne zajęcia z różnych dziedzin, czy to podstawy badania lekarskiego, czy może nawet analiza literacka tekstu przeróżne różne rzeczy. I właśnie tutorem też można zostać. <gry> Także ja tu reklamuję cały czas. To bardzo wspierająca osoba. Tak. Tak, bardzo. I to też jest taka społeczność to naprawdę bardzo trudno opisać słowami. Bardzo trudno. E, ja byłam bardzo zaskoczona, kiedy też tego doświadczyłam po raz pierwszy na stacjonarnych zajęciach, bo e, wiadomo, nie na wszystkie można się dostać, gdyż stypendystów jest ponad 500, a ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. E, więc jak ja pojechałam na swoje pierwsze stacjonarne zajęcia, jakimi był wielodyscyplinarny obóz naukowy, to, to, czego tam doświadczyłam, to był istny roller rollercoaster. Naprawdę. Yy, I nie żartuję. Też zaskoczenie, yy, zaskoczenie też miałam duże ze względu na to, jak nieformalnie też niektórzy tutorzy pozwalają się do siebie zwracać. W sensie jest taka, taka swego rodzaju bliskość, taka współpraca, że nie jesteśmy traktowani z góry jako ktoś młodszy, jako ktoś bez doświadczenia, tylko właśnie chcą nas prowadzić i chcą nam pomagać w tym rozwoju. Właśnie dlatego też Fundusz nazywa się, nazywa się na rzecz dzieci. Bo jesteśmy tak, jak jesteśmy dziećmi funduszu, jesteśmy tak, jak pani prezes mówi, zaopiekowani mm. przez ten fundusz? Jak opowiadasz to jakoś tak myślę sobie o takim szacunku dużym pewnie, który można tam doświadczyć. Magda, jak udało się Tobie godzić takie życie szkolne z, z twoimi pozaszkolnymi zainteresowaniami? Jak znajdowałaś na to czas? Mm szczerze to trudno byłoby mi powiedzieć, gdyż czas się trochę sam znajdował, <noise> jeśli mogę to tak nazwać, ponieważ poza oczywiście fortepianem jakieś moje pasje zawsze krążyły wokół e, nauki. Ja kocham się uczyć, e, nie zawsze tych szkolnych rzeczy. E, czy coś, jakieś zagadnienie mnie e, zainteresuje, to szukam w jakichś źródłach, książkach, pytam. E, właśnie to też. Chwili, e, e, można to tak nazwać. E, to e, raczej bym tak powiedziała. Ciekawość, e, ciekawość raczej większą rolę odgrywa. E, też. Dlatego to zawsze jakoś to tak się wiązało z tą szkołą. Tym bardziej, że już od dziecka e, swoją drogę Wyznaczyłam w stronę medycyny, m, dlatego też rekrutuję się na uczelnie medyczne i chciałabym zacząć studia od października, miejmy nadzieję. <grym> e, także no to się jakoś łączyło z tą biologią, z chemią, no siłą rzeczy. Wiadomo, że to się uczyło do matury i tego wszystkiego. E, są rzeczy ważniejsze niż matura, teraz wam powiem. <grym> nie warto. <grym> Ale no jakoś tak się znajdowało zawsze. Jakoś tak nie umiem tego nawet wytłumaczyć, a... Z, co na ten fundusz udało się wygospodarować, to no, przyznaję, że czasem takie rzeczy bardziej codzienne zostały odetchnięte na bok, jak na przykład y, nauka do szkoły, czy nie wiem, spotkania z, ze znajomymi, żeby popracować nad, tym, nad tą pracą, którą nad którą cały czas pracuję do września, y, czy wyjechać gdzieś, czy chociażby na samą inaugurację, albo potem na ten obóz i teraz na przyszły wyjazd, na który jadę w niedzielę. Co by było inaczej, jak myślisz w twoim życiu, gdyby nie przygoda z funduszem? Nie chcę zaryzykować stwierdzenia, że wszystko byłoby inaczej, ale naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo, bo to był dla mnie to był dla mnie punkt zwrotny, który mi się pozwolił tak bardzo rozwinąć w rekordowo krótkim czasie że ja czasem mam problemy, kiedy próbuję sobie przypomnieć, co było dla mnie ważne ten rok czy ta półtora roku temu. Że jakim ja byłam człowiekiem. Nie pamiętam. To jest z jednej strony przerażające, a z drugiej ja nie wiem, no dosyć niesamowite, bo żeby 11 dni potrafiło e, nie wiem, zmienić moje spojrzenie na świat albo e, nie wiem, skierować mnie na całą, no może nie na całkiem inne tory, ale Utwierdzić mnie w mojej ścieżce, bo te 11 dni to był właśnie ten obóz, który naprawdę wspominam cudownie. Myślę, że gdyby nie fundusz, byłabym trochę bardziej zamknięta w sobie pod względem takiego może szukania wsparcia takiego, m, może m, naukowego szczególnie wsparcia, że szukania jakichś inicjatyw, że może tym by się zająć, może, e, może czymś całkiem innym. I myślę, że m, zdecydowanie mniej podchodziłabym interdyscyplinarnie do nauki i do, i do życia ogólnie, jeśli mogę tak powiedzieć. Bo spotkanie tylu ludzi w jednym miejscu, o przeróżnych zainteresowaniach. Czy to nauki ścisłe, czy to historia, czy to, yy, nie wiem, sprawy tak techniczne, jak yy, to, jak jeden tutor nam yy, opowiadał o tym, jak się orza traktorem. To jest yy, naprawdę wszystko, wszystko. I to wszyscy, wszyscy ci ludzie stali przed nami, i to było coś niesamowitego. To człowiek wtedy ma sp spotyka się z każdą dziedziną, może rozmawiać z tymi ludźmi. Dla mnie to był taki czas utwierdzenia się we własnej, że, we własnej dziedzinie, że droga, którą dla siebie wybrałam, to jest właśnie, jest właśnie dla mnie. I dlatego pod tym względem uważam to za cenne. Ale też osoby, które nie są zdecydowane na jakąś konkretną drogę, mają możliwość spróbowania wielu rzeczy. Że na przykład pojadą na takie zajęcia, porozmawiają z taką osobą, podejmą się takiej inicjatywy, gdyż. Właśnie w funduszu takie szukanie jest przyjęte z otwartymi ramionami. Że jeśli określi się ktoś przy rekrutacji ze swoimi zainteresowaniami, to nie szkodzi, jak zmieni te zainteresowania. Nawet jest to, nawet, nawet jest to zachęcane, wspierane, wspierane. Bo to oznacza, że ktoś szuka. Że, e, że coś jest ważnego. No. no i dzięki funduszowi też rozwinęła się trochę, trochę bardzo rozwinęła się moja pasja do literatury. Ona zawsze gdzieś tam była, ale tak miała szansę rozkwitnąć. To też jestem wdzięczna. Karolina, ty też widzę tak ze zrozumieniem, chyba kiwasz głową, kiedy Magda mówi o tej zmianie też siebie jako człowieka i o tym, że to jest inaczej całkiem. Te pół roku temu, rok temu też tego jakoś doświadczyłaś? Możesz coś o tym powiedzieć? A, tak, jak padło to pytanie, pytanie, tak właściwie, jak padła twoja odpowiedź, o, że nie pamiętasz siebie sprzed tych swoich um, kursów, tak to nazwijmy. Wiem, że to nie jest to słowo, ale akurat mi wypadło. Um, tak samo nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jaka ja byłam przed teatrem. To jest przerażające. To jest przerażające. Człowiek się diametralnie zmienia, ale na lepsze, mhm. tak właściwie, bo odkrywa w sobie rzeczy, o których wcześniej mógł nie być na tyle świadomy. Po prostu rozwija się w kierunku, w którym może po prostu miał się rozwinąć. I dąży, gdzie chce w końcu. To ciekawi mnie, jak to słuchajcie robić. To pytanie do Was obu. Jak to rozpoznawać w sobie, że ta droga, na której jestem, to jest ta właśnie droga, że to jest ta właściwa droga? Jak Wy to rozpoznałyście w sobie? Okej, okay, okej. Okay. <laughs> uh, to nie, to zawsze. dobrze. Taki moment, w którym rozpoznałam, że wybrałam e, odpowiednią dla siebie drogę. Bardzo trudno to określić, ale to była jakaś taka zmiana emocjonalna. E, poczułam taki niesamowity spokój, taką pewność, że tak, to jest to. I ja naprawdę nie potrafię tego opisać słowami to też myślę, że jest indywidualne doświadczenie, no nie oszukujmy się, ale to było coś takiego, że tak, nieważne co się stanie, już nie ma tej niepewności, a że może powinnam była spróbować to, a może powinnam była spróbować tamto, nie. Chociaż myślę, że, e, chociaż mogę, myślę, że, bo to się też wiąże z naszą piątką, takim punktem był dla mnie Dzień Przedsiębiorczości, gdyż na mój pierwszy Dzień Przedsiębiorczości poszłam do e, mojej przychodni, i z moją panią doktor rodziną byłam w poradni dzieci zdrowych. I no ze względu na narodo i wszystko, nie można było mnie dopuścić do chorych, to wiadomo. Byłam w poradni dzieci zdrowych. I przyszła matka ze, ze swoją córeczką pięciomiesięczną, wcześniakiem. I dostałam pierwszy, raz, e, dostałam pierwszy raz do ręki stetoskop. I słuchałam jak tej dziewczynce bije serduszko, jak ona oddycha. I jak się w książkach czy tam opisuje te momenty, kiedy wszystko się wyciszyło dookoła, że nic nie było słychać, nic nie było widać, tylko ja słyszałam to bicie serca. To nie jest bujne, to się dzieje naprawdę. <grym> naprawdę to był taki moment dla mnie niesamowity i wtedy wiedziałam, tak, to jest to. A w moim przypadku trudno powiedzieć o jednym momencie. Bardziej jest to seria momentów, bo sztuka jest bardzo niewdzięczną dziedziną. Wielokrotnie miałam ochotę zrezygnować, wielokrotnie miałam ochotę się poddać, ale jakieś takie samo zaparcie, o którym mówiłam wcześniej w prywatnej naszej rozmowie, które jest niesamowicie potrzebne, jeżeli się idzie właśnie bardziej artystycznym a, kierunkiem. A, to samo zaparcie trzymało mnie przy mm, pewnego rodzaju mojej własnej potrzebie dążenia tą drogą. Nie widzę innej drogi, chcę kroczyć tylko tą, którą akurat obrałam. Jest to czasami bardzo bolesne, ale myślę, że ten ból, łzy, pot, to wszystko jest, jest tego warte. Może nie w kontekście pieniężnym, ale w kontekście realizowania siebie, realizowania swoich własnych, wewnętrznych potrzeb. Tak sobie myślę, że to chyba i rozum, i serce dają te znaki. I jakoś, tak jak Was słucham, to, to, to słyszę, że to ważne, żeby nie rezygnować z siebie i, i żeby jakoś uznać ważność tych rozpoznań, które się w nas dzieją, i sprawdzać, co one dla nas przyniosą i jaki sens będą miały w życiu, czy to jest to, czy nie. Takie poruszające dla mnie. To jest też, jak Was teraz tutaj słucham. Chciałam jeszcze zapytać na koniec, bo za chwilę będzie też taka możliwość, żeby zadać pytania dziewczynom. Mam nadzieję, że będziecie chcieli też z tego skorzystać. To pytanie do Was obu też: Gdybyście miały dać jakąś wskazówkę, jakąś radę naszym piątkowiczom, którzy mają przed sobą jeszcze jakiś czas bycia tutaj w szkole i perspektywę nauki, to co by to było? Powiem prosto. Odwagi. Bo yy, tak naprawdę. W moim przypadku. Doświadczenie tego i rekrutacji do funduszu tych wszystkich rzeczy to nie stałoby się gdyby nie jeden krytyczny moment, kiedy bardzo mocno w siebie wątpiłam i e, wtedy tak nie wiem, no, siedziałam wtedy sama u siebie w pokoju i tak myślałam, że po co ja składam te papiery ja się nie nadaję, że ci ludzie mają takie niesamowite osiągnięcia, że na czym tak myślałam, na czym oni mogą skorzystać moją obecnością tam. Ale zadam sobie takie pytanie, a co złego się może stać? I zachęcam Was, żebyście też sobie zadawali to pytanie. I rzeczywiście, odważnie, co najgorsze, co mogą powiedzieć, to nie. Albo też i parę innych przykrych epitetów, ale to, to już do, do przeżycia. A ja bym poleciła Wam, miejcie trochę dystansu do życia. Bo życie potrafi bardzo łatwo przytłoczyć, a... O ile wszystko wydaje się być takie prawdziwe, takie namacalne, te wszystkie problemy, które nas obciążają, z biegiem czasu potrafią albo zmaleć, albo okazać się zupełną iluzją, którą mieliśmy w głowie. Więc najlepszą poradą jest posiadanie lekkiego dystansu i brania nawet tych najpoważniejszych spraw z lekkim przymrużeniem oka, bo naprawdę nie ma co się stresować. Nawet tą cholerną maturą, przepraszam, którą... <toddźwiększą> <toddźwiększą> No, na przykład, którą e, nauczyciele będą nie straszyć, ale będą Was informować. <grym> <grym, o której będą Was informować przez najbliższe, nie wiem, ile Wy macie lat do zakończenia tej pięknej placówki, e, ale przez te X lat. Matura to naprawdę po części bzdura, a jeżeli Wam nie wyjdzie, możecie to napisać jeszcze raz za rok. Zmiana studiów to nie jest tragedia. Po prostu dajcie sobie czas, dajcie sobie dystans do tego życia, bo to jest wasze ży życie i tylko wy możecie je poprawnie przeżyć. Jeszcze tak, jeszcze tak pozwolę sobie dodać, bo myślę, że też to ważne nie dajcie się zamknąć yy, w pudełku przysłowiowym. Doświadczałam tego jako osoba ukierunkowana na tę medycynę, że cały czas rodzinie powtarzałam i też nauczyciele byli tego świadomi siłą rzeczy, że medycyna, medycyna to było ucz się tego, ucz się tego, tylko to jest ważne, tylko to ci się przyda. Nie dajcie się w to złapać. Ważne są też inne pasje. Jeżeli nawet nie będziecie zarabiać, nie wiem, chociażby z tego, że czytacie książki, czy że uprawiacie jakiś sport, czy że, nie wiem, spotykacie się z ludźmi, to nie jest ważne. Trzeba zadbać o duszę i o swój rozwój też, nie tylko... Na ścieżce kariery. Ja też biorę tą wskazówkę dla siebie. To chciałam teraz oddać Wam głos. Czy macie jakieś pytania? To jest taka możliwość teraz zaspokojenia swojej ciekawości, żeby dopytać jeszcze dziewczyny, to co jakoś dla Was jest ważne. Jak już się wejdzie na maturę, to pewnie ten stres przed maturą jest dużo większy niż jak się wejdzie, ale to tak spada mniej więcej, czy jak to. Wygląda tak. Może. No, Okej. Okay. Szczerze, zależy. Zależy od. E, to jest bardzo indywidualne, nie? E, dla mnie na przykład największy stres odczuwałam w pierwszy dzień matury przed wejściem do sali. Stałam i tylko nerwowo się śmiałam, obracając e, długopis w ręku, ale potem jak już weszłam, to powoli opadło. No, na matematyce dla mnie. Matematyka była dla mnie najgorsza. Bo wtedy stres akurat rósł wraz z upływającym czasem. Ale to była akurat kwestia tego, że ja się nie czuję mocna z matematyki. I żeby być absolutnie szczerym, to jest kwestia, kwestia twojego. Nie mam teraz poprawnego słowa po polsku, więc powiem po angielsku: mindsetu, nie? To, jak się nastawisz, tak będzie. Musisz uwierzyć trochę w siebie i musisz uwierzyć w swoje możliwości. Brzmi jak coach, e, musisz, musisz po prostu musisz. uwierzyć, że będzie dobrze. A nawet jeżeli nie będzie, jest sierpień. Co się stanie, jeżeli pójdziesz i napiszesz to jeszcze raz? Nic. Jeżeli ci nie wyjdzie w tym roku, masz jeszcze czas za rok. Najwyżej pójdziesz na nie tą uczelnię, którą chciałeś, ale to nie jest tak, że ty tam będziesz tkwić przez te, nie wiem, 5 lat. Zawsze możesz to zmienić. To jest kwestia chęci. Więc matura to bzdura. Nie ma, aż, nie ma co się aż tak bardzo tym przejmować. Tak, myślę. W moim przypadku, akurat jeśli chodzi o ten stres, największy zdecydowanie był przed podstawowym polskim. To była pierwsza matura, jednak się wchodziło do tej sali gimnastycznej. Akurat w moim przypadku siedziało się na tej wielkiej sali, ale już jak zaczęłam pisać, to już jakoś tak. Zniknęłam, że tak się wyrażę. Już nie było tej sali, już był tylko arkusz, była tylko ta rozprawka o tym buncie i nie wiem, co jeszcze. się no. odwołałaś? To jest bardzo dobre pytanie. Muszę sobie przypomnieć. Odwołałam się do roku 1984. Do mitologii się odwołałam, do buntu Prometejskiego i do buntu Ikara i wydaje mi się, że jeszcze do Antygony. Poszłam, po, poszłam, poszłam na łatwiznę, to muszę przyznać, ale wolałam się trzymać bezpiecznych, bezpiecznych lektur. Ja tak. Tylko... Nie, to ja jeszcze dałam Hamleta na przykład, i jako kontekst dałam przedstawienie Jana Klatycha, które serdecznie polecam. Nie wiem, czy interesujecie się teatrem, ale. Ogólnie polecam sobie sprawdzać, co czasami ma do zaoferowania TVP WOT, bo istnieją tam bardzo fajne spektakle, zapisy. I czasem warto też sprawdzić, co leci w, te w telewizji, bo ostatnio leciał bardzo dobry musical 1989 o upadku komunizmu w Polsce. Bardzo dobry. Właśnie a propos Jana Klaty, to funduszowcy mieli okazję go poznać osobiście. Na spotkaniu, na spotkaniu na obozie wielodyscyplinarnym. Akurat wieczór przed oglądaliśmy jego spektakl Hamlet z 2006 roku. Potem jeszcze innym wieczorem dyskutowaliśmy w gronie o tej sztuce i na trzeci wieczór mieliśmy z nim spotkanie, więc rzeczywiście w funduszu można spotykać niesamowite osoby. Taka reklama mała, mała nie mała. Ile płacą za reklamę? Możesz też się na to nie. nie płacą. To ty powinieneś mi płacić. Ja ci tu cenne informacje przekazuję. Czy ktoś z Was ma jeszcze jakieś pytania? Bogiem naprawdę stuciła cena. Jakieś chwile zwątpienia w swoich pasekie się tak, o jakie przezwyciężyłyście. Czy chcesz zacząć? Czy mówię, ja bez problemu? Bo jest nawet taka jedna konkretna sytuacja, która się wiąże z, z wątpieniem, kiedy miałam. To był dla mnie trudny czas, że kwestionowałam w ogóle cały swój, że tak powiem, wybór edukacji. Mianowicie zdarzyło się to w maju 2021 roku. To był ostatni piątek maja. Jechałam wtedy rano do szkoły czy jechałam, pierwszy, co to na dworzec z Nowej Soli, bo dojeżdżam pociągami, ale jechałam na ten dworzec i jadąc zobaczyłam, że mm, stoi jakaś grupa ludzi. Zdziwiłam się, bo zazwyczaj no tak przed torami, przed przejściem, no tak rzadko kiedy ktoś tam stoi w takiej grupie. Próbowałam się tym rowerem przepchać, przejechać, patrzę, na ziemi leżał na ziemi leżał mężczyzna, i żeby uniknąć jakichś graficznych opisów, był w bardzo złym stanie, myślałam, że jest martwy. W każdym razie przestraszyłam się ogromnie. Wtedy przestraszyłam się ogromnie, i jak usłyszałam tam prawie jak przez mgłę jakieś głosy, że dobra, czekamy na karetkę i tak dalej, pojechałam dalej. Zostawiłam rower, siadłam do pociągu i to były trzy minuty trzy minuty między tym, jak go zobaczyłam, jak przyjechała karetka. I nie dotarło do mnie na początku, co się stało, ale e, później tak, e, jak już sobie to wszystko przerabiałam, to tak bardzo do mnie dotarło, że halo, nie podeszłaś, nie spróbowałaś pomóc. Nie e, wyrzucałam sobie bardzo i do tej pory wyrzucam, bo, e, bo ten mężczyzna zmarł. E, Rzucam sobie bardzo, że nawet nie, nie podeszłam, nie, nie sprawdziłam pulsu czy czegokolwiek, mimo że miałam świadomość, że karetka przyjedzie. I to był taki moment wątpliwości, że jakim ty chcesz być lekarzem, jeżeli nie potrafisz zrobić takiej e, podstawowej rzeczy, że. Co e, ze sobą reprezentujesz, że tak. E, się wrażę. I no, towarzyszy mi to cały czas i myślę, że będzie mi to towarzyszyć do końca życia, ale. Mimo jakichś tam usprawiedliwień, mimo mojego wieku, mimo tego, że tam obecni byli dorośli, osoby, nie wiem, może bardziej ogarnięte niż ja w tym tamtym czasie, e, jakoś to, to zostaje. Ale te wątpliwości jednak dało mi się może czy pokonać, czy odsunąć, to się jeszcze okaże, ale e, idziemy do przodu. A to w moim przypadku, tak jak już mówiłam, sztuka jest bardzo niewdzięczna. E, niewdzięcznym e, kierunkiem, który człowiek może sobie obrać, bo zwłaszcza jeżeli chodzi o te wszystkie takie... E, nie, ogólnie sztuka jest bardzo niewdzięczna. W moim przypadku te deski teatru, nieważne ile bym e, emocji w nie nie wylewała, nieważne co, co bym nie mówiła na nich, no one się nie odezwą z powrotem do mnie, nie? I jedynie Jedynie to, czy się widzowi podoba i to, czy się mojej reżyserce podoba, jest dla mnie wyznacznikiem, czy rozwijam się w dobrym kierunku. Do tego mam przyjaciół, którzy obierają ten sam kierunek, i bardzo trudno jest się nie porównywać. Bardzo trudno też jest ciągle kibicować moim przyjaciołom, którym nieraz lepiej coś pójdzie ode mnie. I wtedy, kiedy właśnie moim przyjaciołom idzie lepiej, na próbach wychodzi mi gorzej albo nie osiągam tego, czego bym chciała, pojawiają się te wątpliwości, czy ja w ogóle się nadaję, czy ja w ogóle powinnam tu być, czy jest sens w tym, co robię. Stąd też była moja porada, żebyście mieli dystans do życia. Ja wyznaję troszeczkę zasadę życia w zaprzeczeniu, bo nawet jeżeli to jest prawda. Nic mnie nie powstrzyma od dalszego rozwoju. Ja już wolę naprawdę ślepo iść do przodu, nawet gdyby tam miał być klif i spaść z niego, niżeli nie spróbować i nie rozwijać się dalej. Więc e, pewnego rodzaju te zwątpienia nadal powodują u mnie rozwój. Co prawda przez męki, ale rozwój. Ktoś jeszcze ma pytanie? Okay. Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij i odkrywaj. Mark Twain. Bardzo, bardzo, bardzo. Dziękuję Wam za to spotkanie Dziękuję.